Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Niezmiernie miło występować dzisiaj przed Państwem. Ostatnio nawet występowałam po doktoracie, teraz po tym, co stworzyłam, co udało mi się stworzyć. Paweł powiedział, że książka jest za droga i że w życiu by jej nie kupił. W sumie popieram, bo jest bardzo droga rzeczywiście. Ale też myślę, że to wszystko, co dzisiaj powiem, to wystarczy, nie będziecie musieli Państwo już zaglądać do środka. No, kolorowe wykresy tyle kosztują. Publikacja. Dobrze. Uwagi wstępne. Czyli od czego chciałam zacząć, to od tego, że prezentować będę tak naprawdę tylko fragment z książki. Wszystkiego nie dało się zmieścić na slajdach i postanowiłam zrobić taką bardzo, bardzo taką syntezę. Natomiast to, co chciałam Państwu powiedzieć, to to, że to, o czym dzisiaj będę mówić, tak naprawdę jest wynikiem, jest takim patchworkiem, jeżeli chodzi o wyniki badań. Częściowo są to badania moje własne, które robiłam w ramach różnego rodzaju grantów czy ekspertyz dla instytucji unijnych. Częściowo są to wyniki badań ewaluacyjnych, w których brałam udział jako członek zespołu. Częściowo są to zupełnie nie moje badania, badania, które są ogólnodostępne, badania ewaluacyjne, różnego rodzaju inne badania naukowe. Ja postawiłam sobie, za szybko mi skacze, ja sobie postawiłam takie trzy hipotezy badawcze, zaczynając z pracy nad tą książką. Tak naprawdę były to hipotezy, które już gdzieś tam nie były niczym odkrywczym, pracując i zajmując się dość długo funduszami unijnymi, były one dla mnie dość, może nie oczywiste, ale takie, które wiedziałam, że jest duże prawdopodobieństwo, że uda mi się je udowodnić, zweryfikować pozytywnie. Pierwsza z nich dotyczyła tego, że pomimo tej całej dyskusji, która toczy się w Unii Europejskiej a propos wzmacniania konkurencyjności i innowacyjności, to jest jeden z celów, który był i w perspektywie 2000-2006 i potem 7-13, że musimy wzmacniać konkurencyjność i innowacyjność gospodarki. I pewnie Państwo pamiętacie strategię lizbońską, gdzie było zapisane, że Unia Europejska w ciągu tych 10 lat, to była strategia do 2010 roku, miała przegonić pod względem innowacyjności Stany Zjednoczone. Już w połowie właśnie okresu programowania wiadomo było, że nie jest to możliwe. Czyli obok tej takiej dyskusji i tego, że się kładzie tak strasznie nacisk na konkurencyjność, innowacyjność, faktycznie to, co robią fundusze unijne absorbowane w ramach polityki spójności, to jest poprawa jakości poziomu infrastruktury podstawowej. Tej przede wszystkim transportowej, tej związanej z ochroną środowiska. Druga hipoteza mówiła o tym, że choć ta pomoc rzeczywiście jest takim bardzo ważnym elementem, który pozwala nam zmieniać przestrzeń subregionów. Ja się zajmowałam poziomem gmin i powiatów i w mniejszym zakresie regionów. Tak naprawdę nie indukuje jakichś trwałych, poważnych zmian w strukturach gospodarczych i ma przez to niewielki wpływ na wzrost. I trzecia hipoteza, taka wyjaśniająca, czyli co ogranicza nam tą skuteczność funduszy, mówiła, że po pierwsze wynika to ze specyfiki konstrukcji wsparcia, to znaczy to, jak jest zorganizowana w ogóle polityka spójności, system wdrażania i zarządzania funduszami. I druga taka hipoteza wyjaśniająca to to, że korzystanie z funduszy jako takiego właśnie takiej pomocy zewnętrznej, która do nas przychodzi jako coś, co jest nam dane, nie musimy tego zwracać. Rozliczamy się tak właściwie tylko z jej wykorzystania. Powoduje to, że jest to dochód niewypracowany, o którym jeszcze powiem, jaka jest definicja dochodu niewypracowanego. A w literaturze przedmiotu dość dużo miejsca poświęca się tym negatywnym aspektom korzystania z niewypracowanego dochodu. Więc zajmijmy się najpierw pierwszą hipotezą, czyli jak wyglądają inwestycje w infrastrukturę podstawową, przede wszystkim transportową właśnie, a te inwestycje w innowacyjność i konkurencyjność. Jeżeli byśmy sobie zrobili taki przegląd funduszy, ja jeszcze takie słowo o samej metodyce, zajmowałam się tylko okresem wdrażania 2007-2013. Tak jak Państwo widzicie, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury transportowej,
no, rzeczywiście zrobiliśmy ogromny skok cywilizacyjny. Jeżeli chodzi o autostrady, mieliśmy przyrost w stosunku do 2007 roku o 68%. Jeżeli chodzi o drogi ekspresowe o 80%, czyli prawie podwoiliśmy liczbę kilometrów dróg ekspresowych. Mieliśmy też dość potężne inwestycje w transport kolejowy, aczkolwiek zaraz powiem, jakie były efekty tego wszystkiego. Praktycznie nie było gminy, gdzie nie byłoby inwestycji w infrastrukturę drogową i to we wszystkie kategorie dróg, od gminnych po autostrady. Znaczy autostrady wiadomo, że nie w każdej gminie, ale w drogi gminne i powiatowe we wszystkich jednostkach były realizowane. Tak jak Państwo widzicie, po lewej stronie powiatowe, po stronie prawej drogi gminne. Te mapy mogą być troszeczkę przekłamane z tego względu, że opierałam się na danych z raportów beneficjentów, czyli beneficjenci, którzy korzystali z dotacji, wskazywali, w których gminach realizowano inwestycje. To jest taka baza troszeczkę niedokładna, ale mniej więcej pokazuje, że rzeczywiście cała Polska została pokryta inwestycjami w infrastrukturę drogową. No to jeżeli się zapytamy o efekty, jakie są efekty tych inwestycji? No na pewno, jeżeli chodzi, to są w głównej mierze wnioski też z badania profesora Komornickiego, który też, wiem, często jest gościem na seminariach. Największą wartość dodaną i te pozytywne efekty sieciowe zawdzięczamy autostradom i drogom ekspresowym. Mimo wszystko na poziomie lokalnym jest widoczny efekt korytarza, to znaczy, że te pozytywne skutki wybudowania autostrad i dróg ekspresowych dotyczą tych lokalizacji, tych gmin, tych jednostek, które są zlokalizowane blisko węzłów zjazdowych z tych dróg. Co się okazuje, wystąpiły mniejsze niż zakładano efekty popytowe. I to wynikało z tego, że nie było, czy gdyby nie aktywizowali się lokalni przedsiębiorcy jako podwykonawcy tych firm, które budowały nowe drogi, mieliśmy utrudnienia w ruchu pasażerskim i towarowym, które dość mocno się odbiły na wynikach finansowych firm, co było związane oczywiście z utrudnieniami w ruchu wynikającymi z remontów i z budowy tych nowych dróg. No i mieliśmy też dość sporą grupę firm, które poprzez właśnie ten system płatności, poprzez spóźnienia różnego rodzaju w płatnościach ogłaszały swoją upadłość. Mieliśmy niską efektywność inwestycji w kolej. Tak jak Państwo widzicie, jeżeli chodzi o średnią prędkość komunikacyjną na głównych, czynnych liniach, ona wzrosła o 9 km, natomiast na tych liniach, które są drugorzędne, odnotowano spadki średniej prędkości. Czyli mimo, że mieliśmy nowe trakcje albo zmodernizowany tabor, jeździł on ostatecznie wolniej niż przed rozpoczęciem 2007 roku. Często mieliśmy sytuację taką, że były nieprzemyślane, niekomplementarne inwestycje, na przykład drogi i linie tramwajowe, które tak naprawdę można było przemyśleć lepiej te inwestycje, żeby one były dawały ten efekt synergii, a nie były takimi projektami kanibalizującymi się. No i nie było działań komplementarnych, tak? Czyli na przykład nie było reorganizacji układu linii komunikacyjnych po uruchomieniu nowej trasy tramwajowej na przykład, tak? Czyli jak gdyby nie zastanawiano się, jak podwyższyć te efekty tej nowo wybudowanej infrastruktury, żeby były one bardziej korzystne. Bardzo dużą grupę projektów stanowiły projekty w infrastrukturę społeczną, około prawie 6 tysięcy przedsięwzięć. Tylko że no właśnie, korelacja wysokości nakładów inwestycyjnych na tą infrastrukturę z takim wskaźnikiem dostępu do usług dotyczyła tylko inwestycji z zakresu struktury ochrony zdrowia, edukacji i kultury. Natomiast w turystyce, sporcie i rekreacji i integracji pomocy społecznej nie było statystycznego związku między wytworzoną infrastrukturą a zwiększeniem dostępności do tych usług, które były oferowane. No to spójrzmy, jak wyglądały inwestycje w infrastrukturę, które miały zapewnić nam tą podstawę, tą bazę do rozwoju
innowacyjnej gospodarki. Tych takich typowo innowacyjnych, czyli przede wszystkim parków technologicznych i innych instytucji, które miały być takim właśnie taką bazą dla firm i takimi centrami innowacyjności, no to mieliśmy 60 tego typu inwestycji, 36 parków technologicznych, 14 przemysłowych. Rzeczywiście to był też taki skok, jeżeli chodzi o rozwój tego typu instytucji, ale to, co jest ważne, to to, że przez to, że właśnie były one realizowane z dotacji unijnych, mamy zupełnie inną strukturę własności niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych w większości, czy ponad połowa parków technologicznych, większość udziałów mają uczelnie publiczne, na drugim miejscu są firmy prywatne, dopiero na kolejnych miejscach są władze samorządowe. U nas to się troszeczkę zmieniło ze względu na to, kto mógł jakby pozyskiwać dotacje i kto mógł te parki budować. No i jakie są efekty? No, efekty są bardzo mizerne, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o te parki technologiczne. W dwóch latach, 2013-2015, jeżeli chodzi o zgłoszenie wynalazków, to tylko 14% tych firm rezydentów. Przede wszystkim one się utrzymują z wynajmu powierzchni. To są tak naprawdę takie ładne biurowce, w których dobrze jest się zlokalizować, położone najczęściej gdzieś tam w pobliżu centrum albo niedaleko, gdzieś na peryferiach miast. Pamiętam, jak badałam w Lublinie taki park technologiczny, to wśród rezydentów był na przykład Świat Seniora, taki sklep, albo importer pianin z Francji, albo firma jedyna, która miała gdzieś tam w swojej nazwie IT, czy jakby w tej branży, którą się chwaliła, no i była to firma, która tworzyła strony internetowe, więc też tak naprawdę nie było tutaj żadnej innowacyjności. Niska jest też współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi tych parków technologicznych. Niewykorzystywane są laboratoria. W ogóle nie spełniły się funkcji, do których zostały powołane. To, co jest też ciekawe, co chciałam pokazać, to to, że ta polityka innowacyjności, czy wspierania innowacyjności przez fundusze, przez inwestycje w infrastrukturę przede wszystkim, była bardzo mało zróżnicowana, jeżeli chodzi o poszczególne województwa. To znaczy nie było jakichś bardzo znaczących różnic, jeżeli chodzi o to, na co regiony przeznaczały swoje pieniądze w ramach właśnie tych funduszy, które były w kategorii na innowacje. Co też jest znamienne, bo zupełnie inne, i to profesor Capello zawsze podkreśla, że rodzaj inwestycji, które mają wspierać innowacyjność, powinno być dostosowane do kontekstu, w którym są realizowane. Muszę sobie spojrzeć na godzinę, żeby się nie... No i tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na takie bardzo już szersze efekty, czyli jeżeli pomyślimy, że z funduszy unijnych korzystamy praktycznie od 2004 roku, to gro środków, które przypadło na lata właśnie 2007-2013, nie ma żadnego odzwierciedlenia w tym, jak nasza gospodarka jest postrzegana na poziomie innowacyjności. Tak, jeżeli chodzi o ranking Regional Innovation Scoreboard, większość województw spada, to znaczy spada i są skromnymi innowatorami. To jest, w ogóle nie ma przełożenia tego, że my inwestujemy w innowacyjność, na to, jak się przesuwają nasze regiony w rankingu innowacyjności. No dobrze, to spójrzmy, jak wygląda druga hipoteza, czyli jaki wpływ mają fundusze na zmiany w wybranych wskaźników makroekonomicznych. Pokazuję tylko bardzo niewielką część, właściwie tam, gdzie jakakolwiek korelacja istniała. Pierwsza to jest ten coś, co wiem, że profesor Gorzelak też robił ze swoim zespołem, czyli zależność między pozyskaną wartością funduszy a zmianami w podatkach CIT i PIT. Tak jak Państwo widzicie, w podziale oczywiście na te trzy kategorie, czyli powiaty bez miast na prawach powiatu, powiaty bez miast wojewódzkich i wszystkie powiaty. No i jeżeli spojrzymy sobie na wartości per capita, to okazuje się, że ta korelacja jest bardzo słaba, ze znakiem ujemnym. Jeżeli chodzi o całościowe, czyli tą sumę absolutną,
korelacja tak naprawdę istotna występuje tylko w przypadku powiatów bez miast na prawach powiatu i też jest bardzo słaba, bo niecałe 2,02. Także praktycznie możemy powiedzieć, że nie ma związku pomiędzy zaabsorbowanymi środkami a zmianami tej zamożności gminy, tak jakbyśmy, czy powiatów. Druga tabela to jest zależność znowu między łączną wartością pozyskanych środków a zmianami na rynku pracy. I tutaj już jest nieco ciekawsze są te wyniki. To, co jest znamienne, to to, że mamy korelację, jeżeli chodzi o ten wpływ widoczny w przypadku zmiany liczby pracujących w przemyśle i w budownictwie. O tym w ogóle, że fundusze wpływają na sektor budowniczy najbardziej. Też właśnie we wtorek byłam na konferencji w Toruniu, był bardzo ciekawy wykład właśnie a propos tego, jak bardzo nasz sektor budowniczy jest zależny od tego, w którym momencie uruchamiane są środki, jak bardzo wpływa to na przykład na zmianę cen wynikających właśnie z popytu na artykuły budowlane wykorzystywane do budowy. Bardzo wysoka korelacja, jeżeli chodzi o zmianę liczby pracujących w działalności finansowej, ubezpieczenia i obsłudze rynku nieruchomości, co by można było, ja przynajmniej to interpretowałam w ten sposób, że w momencie, kiedy właśnie mamy rozwój tej infrastruktury podstawowej, mamy lepszą dostępność komunikacyjną, miasta się rozwijają, w związku z tym rozwijają się także no przede wszystkim właśnie deweloperzy, budują się nowe mieszkania, mamy cały czas tą migrację z regionów mniej zamożnych i w ogóle z obszarów wiejskich do dużych miast. Mamy też bardzo wysoką korelację, aż tak naprawdę dziwną, jeżeli chodzi o zmianę liczby pracujących w pozostałych usługach. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o zmiany na rynku pracy. To, co jeszcze ciekawe, co wyszło mi z tych różnych analiz, które robiłam, to to, że fundusze mają, czyli są, mają wpływ na osiedlanie się i tworzenie podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. No i tutaj znowu tak możemy myśleć o tym, wydaje mi się, że tak najbardziej taką wyjaśniającą kwestią to jest rozwój właśnie tej infrastruktury podstawowej, przede wszystkim transportowej, gdzie firmy mają lepszy dojazd, mogą się lokalizować na terenie naszego kraju. I to już jest inne badanie, nie wiem na ile widoczne są te wyniki. Widać je? Mało. Nie mam jak tego powiększyć tak naprawdę, ale ogólnie jedną z taką metodykę, którą zastosowałem, to było badanie, szacowanie efektu netto. Ona polega na to, że statystycznie dobiera się w pary gminy i powiaty i sprawdza się na ile różnice w absorpcji funduszy, bo właściwie w Polsce nie ma już gminy, która by nie korzystała z funduszy, nie ma powiatu, który na terenie którego nie byłoby realizowane projekty z wykorzystaniem funduszy. Ja to jeszcze sobie podzieliłam na kilka obszarów, żeby sprawdzić, czy to jest tak, że na przykład fundusze, które są przeznaczane na rozwój infrastruktury transportowej i komunikacyjnej będą miały większy wpływ niż na przykład te fundusze, które są przeznaczone na rozwój wiedzy, innowacji i współpracy. I drugą takim wymiarem tego podziału to są rodzaje powiatów. Analiza klastrowa, czyli gromadzenie się podobnych powiatów, podobnych pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyłoniły się trzy takie grupy. Pierwsza to były powiaty przeciętne, wiodące, czyli te, które miały najwyższe, jak gdyby w te wskaźniki, takie najbardziej w stosunku do całej Polski potwierdzające wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, no i te najgorzej rozwinięte. I to, co się okazuje, to po pierwsze to, że największy wpływ na wzrost gospodarczy mają, czyli na te różnice we wzroście gospodarczym, mają fundusze w przypadku powiatów wiodących. To też być może nie jest nic nowego. I to jest chyba logiczne tak naprawdę. Wiadomo, że jeżeli dajemy, to jest tak jak z kredytami prywatnymi, jeżeli damy firmie, która już sobie dobrze radzi, kredyt, to prawdopodobnie możemy się spodziewać większych stop zwrotu niż w przypadku
firm, które sobie ledwo co radzą i właściwie wspomagamy ich tym kredytem. Nie możemy się spodziewać tak wysokich stóp zwrotu, jak w przypadku tych firm wiodących. I to jest właściwie w każdej z tych kategorii i w każdym z rodzajów funduszy, z kategorii funduszy, wszystkie one miały największy wpływ w przypadku tej grupy drugiej, czyli powiatów wiodących. W innych przypadkach albo nie było w ogóle tej korelacji, albo była ona dość słaba. Robiłam takie badania, trochę nie mam czasu, żeby wszystko o wszystkim opowiedzieć, ale w badaniach uzupełniających jakościowych zrobiłam 6 studiów przypadków, czyli wśród tych bliźniaków statystycznych wybrałam sobie takie, gdzie różnice pomiędzy wyjściowym poziomem, czyli o ile one w 2007 roku były statystycznymi bliźniakami, czyli miały bardzo zbliżony poziom rozwoju, po tych 7 latach, okazało się, właściwie 9 latach, bo 2015, okazało się, że jedna z tych jednostek miała mało dynamiczny wzrost, a druga bardzo dynamiczny wzrost. I jedną z takich par były Siedlce i Piotrków. I to, co w pierwszej kolejności sprawdziłam, to jak one wykorzystały fundusze, czyli na co zostały te fundusze wykorzystane, a potem były badania terenowe, były wywiady. I co się okazało? Właściwie we wszystkich tych 6 przypadkach sprawa była bardzo podobna. Po pierwsze, i to też nie jest nic nowego, bo to są badania, które zespół profesora prowadził dawno, a propos mobilizacja społeczna, to się chyba tak nazywały te koniunktura gospodarcza. Czyli jeżeli mamy sprawne władze, które wykorzystują te fundusze w jakiejś takiej szerszej strategii, którą mają, jeżeli przy tych samorządach działają rady przedsiębiorców, takie stowarzyszenia, które się spotykają regularnie, nie są czymś, co występuje tylko na papierze, i fundusze jak gdyby są potrzebne do realizacji strategii, ale strategii nie takiej na papierze, tylko właśnie takiej, że ktoś ma jakąś wizję strategiczną, na czym będzie opierał rozwój, to rzeczywiście działa. I to było w przypadku Siedlec. Piotrków miał taką sytuację, że właściwie zawiązał sobie pętlę na szyję na ładnych kilka lat, bo zabrał się za rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej. Bardzo duży projekt, bardzo dużo środków pochłonął i zablokował możliwości inwestycyjne na ładnych parę lat. Oczywiście jest tam jeszcze dużo innych czynników, które trzeba by było wziąć pod uwagę, na przykład dość sprawnie działający uniwersytet w Siedlcach, podczas kiedy w Piotrkowie nie ma praktycznie szkoły wyższej, więc mamy bardzo silny odpływ młodych ludzi, którzy zaraz po liceum wyjeżdżają z Piotrkowa, podczas kiedy Siedlce jednak ściągają studentów. Dobrze, no i teraz trzecia hipoteza, czyli te czynniki, które mogą wyjaśniać to, dlaczego ta absorpcja nie jest taka, nie przynosi takich efektów, jakbyśmy chcieli, tak? Takich, które powinny wzmacniać ten trwały rozwój gospodarczy. Najpierw kilka słów o samym niewypracowanym dochodzie. Cóż to takiego jest? Niewypracowany dochód jest to coś, co pojawiło się już w dziełach Adama Smitha, który mówił, że ten niewypracowany dochód to jest dochód, który czerpią gospodarki, ale sam dochód jako taki nie wynika w sposób bezpośredni ze wzrostu wolumenu lub wydajności czynników produkcji. Czyli najczęściej jest on zewnętrzny w stosunku do gospodarek. Są to źródła dochodów, które są zewnętrzne w stosunku do gospodarek. I mimo, że nie ma jednej spójnej definicji, mówi się o dochodzie pasywnym, mówi się o gospodarkach rentierskich, to mimo wszystko większość ekonomistów uznaje to za najbardziej szkodliwy ze wszystkich dochodów. Bo dlaczego? Dlatego, że jest to, czyli poszukiwanie tego niewypracowanego dochodu jest próbą uzyskania renty bez ponoszenia pracy, tak? Bez ponoszenia jakichś swoich własnych nakładów, bez wysilania się. Możemy to spojrzeć nawet na tak jak to zrobił Jean Bodin, który mówił właśnie, że tak naprawdę ta ciężka praca tworzy nam dobrobyt, tak? Tam, gdzie jest ta ziemia taka żyzna, gdzie nie trzeba dużo pracy wkładać, tam ci ludzie nie będą przede wszystkim męscy, nie będą
nie będą tymi, które będą pracować na ten trwały wzrost. No dobrze, no i skąd, jak gdyby, co możemy zaklasyfikować do tego, do tych źródeł niewypracowanego dochodu? Mogą to być eksport nieprzetworzonych surowców naturalnych, czyli jeżeli jesteśmy gospodarką, która posiada surowce naturalne i eksportujemy je w sposób nieprzetworzony, nie wkładamy zbyt dużo pracy w to, żeby je wydobyć, no to jest przykład na przykład Rosji, tak, która, no gdybyśmy teraz założyli, że Rosja przestaje mieć dostęp do środków naturalnych, z których czerpie główne zyski, gospodarka praktycznie nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować i konkurować z gospodarkami zewnętrznymi. Może to być eksploatacja gospodarek zależnych, czyli kolonii. Kraje, które były krajami posiadającymi kolonie, eksploatowały, nie dbały za bardzo o to, o ich rozwój, tylko po prostu przywoziły, czy to kamienie szlachetne, czy surowce naturalne, znowu, nie wkładając to zbyt wiele pracy. Mogą to być przekazy pieniężne od ekspatów. Gospodarka Kazachstanu na przykład opiera się na tym, co przysyłają członkowie rodzin, które wyjechali z Kazachstanu do pracy i przysyłają swoim rodzinom. Zyski z pracy niewolniczej, tu również jak gdyby nie inwestowało się w niewolników, tak? Po prostu czerpało się korzyści z ich pracy. Mamy tak zwaną rentę lokalizacyjną. To były bardzo ciekawe badania Davenzisa, który badał lukę w dochodach, które były wytwarzane w Paryżu, a wydatkowane w innych regionach, przede wszystkim południowej Francji, czyli tych turystycznych. I on pokazywał właśnie, że te gospodarki, te jednostki samorządowe, które są atrakcyjne turystycznie, praktycznie nic nie robiąc, tak, przyciągają osoby z metropolii, między innymi właśnie z Paryża, które wydają wypracowane gdzie indziej, czyli w Paryżu, dochody w tych właśnie jednostkach terytorialnych. No i oczywiście jednym z takich przykładów tych niewypracowanych dochodów jest również zewnętrzna pomoc rozwojowa, czyli to, co dostajemy za darmo od innych państw. Mówię tutaj o tej pomocy takiej bezzwrotnej na zasadzie dotacji. Udzielanych na zasadzie dotacji. No i tak jak powiedziałam, tą ramą analityczną tego zjawiska korzystania z niewypracowanych dochodów w literaturze ekonomicznej jest paradygmat teorii gospodarek rentierskich. I to, co mówią te teorie, to mówią, że korzystanie czy dostępność do takich niewypracowanych źródeł może istotnie wpływać na kształt struktur politycznych i gospodarczych krajów. Czyli zmienia to w ogóle sposób funkcjonowania danych gospodarek, ich instytucji. Bardzo skomplikowany graf. Starałam się ująć wszystkie negatywne efekty, jakie są związane z korzystaniem z niewypracowanych dochodów we wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego. No i może zacznijmy sobie od lewego górnego rogu, czyli ograniczenie roli skuteczności władz jako motoru rozwoju. W momencie, kiedy opieramy rozwój o pieniądze, których nie musimy sami wypracowywać, powoduje to kilka takich dalszych już efektów. Po pierwsze, mamy legitymizację władz, która nic nie musi robić. Zobaczcie Państwo, jak wielu wójtów realizuje projekty, które są współfinansowane ze środków unijnych, czyli nie musi dbać o to, żeby w jakikolwiek sposób wypracowywać sobie ten dochód, dbać o to, żeby rozwijać ten, żeby gospodarki jak gdyby przynosiły i te wpływy z podatków były na tyle duże, żeby można było pozwolić sobie na zrealizowanie inwestycji, dostają te pieniądze za darmo, po czym są jak gdyby oceniani przez mieszkańców przez pryzmat tego, co zrobili, tak? Czyli na przykład właśnie wybudowanie nowej drogi, czy wybudowanie placu zabaw, czy odnowienie rynku. Czy wzmacnia to też mentalność roszczeniową. Coraz więcej wójtów i burmistrzów ma pretensje do tego, że na przykład że jeszcze nie zostały uruchomione jakieś środki. Akurat no ta nasza teraźniejsza perspektywa też bardzo była opóźniona, jeżeli chodzi o uruchamianie środków dla samorządów. Wszyscy czekali, nikt tak naprawdę nie podejmował inwestycji, bo wszyscy czekali, kiedy ruszą fundusze. Podobnie było zresztą w poprzedniej perspektywie finansowej.
Mamy też taką coś, co jest opisane w literaturze jako, że inwestycje są oparte na psychologii obfitości i niedostatku, czyli boom and boost psychology. Czyli jeżeli mamy dużo tych środków, to inwestujemy, 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 nie zastanawiamy się za bardzo, czy jest nam to potrzebne, nie analizujemy skutków ekonomicznych i społecznych tych inwestycji. W momencie, kiedy fundusze się kończą, ustają nam inwestycje. I to bardzo ładnie widać, że w tym przypadku akurat jest to bardzo dobrze odwzorowane w tym, co się dzieje w naszych, w tej naszej polityce spójności. Dalej, mamy nieefektywną, czyli ten niewypracowany dochód powoduje też to, że mniej się zastanawiamy w ogóle, na co wydawać. Mamy te inwestycje, które są zupełnie nieracjonalne ekonomicznie. I tutaj chyba taki najbardziej wyświechtany przykład to są te nasze aquaparki, które powodują, zresztą w ogóle fundusze unijne wykorzystywane przez samorządy mają przez 5 lat nie przynosić dochodów, nie mogą przynosić zysków. W związku z tym tak naprawdę mają tylko pracować na swoje utrzymanie, a w wielu przypadkach nie pracują na swoje utrzymanie, bo po prostu jest za mały popyt na przykład właśnie korzystanie z takiego aquaparku, lodowiska czy różnych innych atrakcji, stadionów, to też jest taki dość częsty, czy dość popularny kierunek wykorzystywania środków. Mamy też, możemy też mówić o efekcie wypychania środków. Znaczy rzeczywiście środki unijne, mimo że jest zasada dodatkowości i powinna uzupełniać, a nie zastępować środki krajowe, w dużej mierze jednak wypycha inwestycje prywatne i inwestycje, które mogłyby być sfinansowane z innych źródeł. Mamy też pokusę do nadużyć. Jeżeli mamy dotacje, które są dotacjami bezzwrotnymi, ktoś nam coś daje, nic, gdyby, no wiadomo, że każda firma, właściwie każda jednostka chciałaby coś dostać za darmo przy minimalnym wysiłku. W związku z tym mamy bardzo dużo takich wypaczonych projektów. Było to szczególnie widoczne w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie organizowano szkolenia, które nie miały najmniejszego sensu. Powstawały firmy, które specjalizowały się właśnie w organizowaniu szkoleń tylko i wyłącznie które były finansowane czy współfinansowane z środków unijnych. Mamy całkowite zepsucie rynku studiów podyplomowych i szkoleń właśnie przez to, że były dostępne przez bardzo długi czas szkolenia i studia finansowane z środków unijnych. Mamy też zaburzenie w funkcjonowaniu rynku prywatnego, o czym się nie mówi. To jest troszeczkę tak, że tak jak Państwo pewnie wiecie, w Unii Europejskiej co do zasady nie można udzielać pomocy publicznej. Fundusze są takim wyjątkiem, który jest realizowany z tytułu albo pomocy de minimis, czyli tak zwanej nieszkodzącej, czyli do 200 tysięcy euro w ciągu 3 kolejnych lat, albo pomocy regionalnej, albo pomocy horyzontalnej. Regionalnej, czyli takiej, która mówi o tym, że podmioty prywatne w jednostkach, które są najmniej rozwinięte w Unii Europejskiej, w regionach, które są najmniej rozwinięte w Unii Europejskiej, czyli mają poniżej 75% średniej PKB wszystkich regionów, jest ta pomoc dozwolona. Tylko teraz, jeżeli spojrzymy sobie na rynki lokalne, Unia Europejska generalnie mówi, że taka pomoc jest dozwolona. Tylko jak spojrzymy właśnie na rynki lokalne i wyobraźcie sobie Państwo, ja akurat jeździłam po Warmii i po Mazurach, jak robiłam badania swoje, i była pomoc, która była przeznaczana na rozwój sieci hotelarskich, w ogóle hoteli, tak? I w jednej miejscowości, gdzie mieliśmy na przykład 4 jakieś hotele, tylko jeden dostawał dofinansowanie i dostawał dofinansowanie potężne, bo budował sobie na przykład właśnie basen, salę jakąś tam konferencyjną, spa do tego i realizował to przy wsparciu właśnie bezzwrotnej dotacji, a z drugiej strony mamy te 3 pozostałe obiekty, które nie dostały takiego wsparcia. Jeden się zamknął, drugi wziął potężny kredyt, którego nie był w stanie już spłacać, jak ja robiłam wywiady z tym przedsiębiorcą, a trzeci tak sobie funkcjonował, on mówił sam, że to jest takie wygotowanie, zobaczymy ile jeszcze czasu da radę się utrzymać na rynku. Czyli mimo wszystko, mimo tych zapewnień, że jest to, nie wiem, pomoc de minimis, czy pomoc, która, czy że każdy na przykład może się ubiegać, no wiadomo, że każdy się może ubiegać, ale nie każdy dostanie takie dofinansowanie, będzie to powodowało zakłócenia
w funkcjonowaniu właśnie sektora prywatnego na poziomie lokalnym. No i w końcu mamy też osłabienie motywacji do podejmowania reform. No jeżeli mamy pieniądze, które są nam dane za darmo, korzystamy z tego niewypracowanego dochodu, po co cokolwiek zmieniać? Po co się spinać, reformować, zastanawiać, jakaś refleksja nad tym, co robimy, w którą stronę idziemy, skoro wiemy, że przez kolejnych tam ileś lat będziemy mieli dostęp do zewnętrznego finansowania, które nas nie kosztuje tak naprawdę. Czyli jakie te wszystkie, to wszystko, co zostało zebrane, czyli ten schemat, który Państwu pokazałam, który był opracowany na podstawie przeglądu literatury ogólnie dotyczących właśnie tych różnych źródeł niewypracowanych dochodów, jak on się ma do naszych funduszy. No przede wszystkim, i tu jest jeszcze, też już uwzględniłam drugą część tej hipotezy, czyli organizację systemu wdrażania polityki spójności. Po pierwsze mieliśmy promocję wydawania szybkiego, a nie mądrego. Polska i Włochy jako dwa kraje zdecydowały się na tak zwaną rezerwę krajową, czyli taka rezerwa tych funduszy unijnych, które otrzymaliśmy z Brukseli, która miała być rozdysponowana na województwa, które najszybciej pozbyły się, czy wykorzystały środki unijne, które były wdrażane w tym okresie 2007-2013. No i do jakiej sytuacji doszło? No doszło do sytuacji takiej, że po pierwsze, jeżeli musimy wydawać szybko, no to wydajemy na projekty małe. Małe, łatwe, proste i przyjemne, które nie wymagają jakichś obszernych dokumentacji, nie wymagają za dużo przetargów. Po drugie, bardzo dużo było inwestycji, które były jak gdyby refundowane, czyli mieliśmy sytuację taką, że były gminy, które były proszone o złożenie wniosku właśnie o dotację na jakąś inwestycję, którą tak czy inaczej już wcześniej zrealizowały ze swoich środków. Czyli na przykład, nie wiem, chciały sobie wyremontować gminny ośrodek kultury, wójt znalazł na to środki, nie wiem, czy to własne, czy kredyt, wszystko jedno, realizował tą inwestycję, po czym urzędy marszałkowskie mówiły, ok, no to teraz złóżcie papiery na ten projekt, a my wam refundujemy to. To już po tym czasie, po zakończeniu inwestycji. No i to powodowało właśnie to, że wtedy regiony wydawały szybciej, tak? Wydawały szybciej i miały większą pewność, że dostaną więcej środków z tej rezerwy krajowej. Skończyło się to oczywiście wielką awanturą, szczególnie tych właśnie województw, które były na końcu, ale i troszeczkę zmieniono zasady później rozdzielane tej rezerwy krajowej, natomiast summa summarum, gdyby to, co się stało, to się stało, czyli mieliśmy bardzo dużo funduszy, które zostały wydane szybko, bo takie było założenie. Jest sporo takich inwestycji, które są takimi białymi słoniami, czyli inwestycjami, które mają realizować ambicje polityczne samorządowców. Coś, co być może nie do końca jest potrzebne, ale tak. Ja mam też przykład takich małych gmin na Dolnym Śląsku, gdzie właśnie wójtowie sąsiadujących ze sobą gmin przeganiali się w realizacji mało potrzebnych i mało przemyślanych inwestycji, tylko po to, żeby właśnie potem na zebraniu z mieszkańcami powiedzieć, zobaczcie, a my to już mamy, a tamci jeszcze tego nie mają. O pokusie nadużyć to już mówiłam, efekty wypychania też. Brak refleksji to jest i ograniczona możliwość wprowadzenia zmian. To jest dość ciekawe, dlatego że cała polityka spójności jest planowana na 7 lat. Jeżeli jakiś region chciałby wprowadzić zmiany w swoim regionalnym programie operacyjnym, czyli przesunąć środki, musi uzyskać, przesunąć środki pomiędzy działaniami czy priorytetami, musi uzyskać zgodę Komisji Europejskiej. I mimo, że widzą, że coś nie działa, tak, mimo, że były jakieś tam sygnały w trakcie trwania tej perspektywy, że być może coś nie działa, coś nieefektywne, sama procedura tego wysyłania zapytania do Komisji Europejskiej, czekania na zgodę, powodowała, że regiony z tego rezygnowały. Mamy teraz plan na następną perspektywę 2001-2027, że będzie coś takiego, co się będzie nazywało śródokresowym przeglądem i będzie możliwość właśnie wprowadzenia znaczących zmian po czterech pierwszych latach wdrażania, zmian na te kolejne lata wykorzystania funduszy, ale też jest bardzo krytykowane, dlatego że tak naprawdę po tych czterech latach ciężko jest cokolwiek powiedzieć, co nam działa, a co nam nie działa.
fundusze zawsze są ruszają z dużym bardzo opóźnieniem. Czyli jeżeli mamy perspektywę 7-13, tak naprawdę pierwsze fundusze ruszyły w 2009 roku. To wynika z tego, że trzeba przygotować wszystkie dokumentacje, czasami jeszcze regionalne programy w ogóle nie są zaakceptowane przez Komisję Europejską, więc to też jest, jak gdyby idzie Unia w dobrym kierunku, pytanie, czy znowu gdzieś nie polegniemy na kwestiach praktycznych. Tak samo jak kwestia elastyczności i dostosowania do, no właśnie, do lokalnego kontekstu, już kończę, do lokalnego kontekstu tych działań, które są wdrażane. Tutaj chyba Tomek może więcej powiedzieć niż ja, bo badał ZIT-y i RIT-y, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne i regionalne inwestycje terytorialne. Na tej konferencji, o której Państwu mówiłam, występował też przede mną profesor Hurski, który mówił, że jednak jest to porażka. Czyli znowu mieliśmy fajny pomysł, żeby jednak ukierunkować terytorialnie te inwestycje. Gdzieś tam w praktyce to nie wyszło. No dobrze, to już takie wnioski końcowe, które częściowo już poruszyłam. No to to, że właśnie, że jeżeli krytycznie podejdziemy do oceny polityki spójności, tych funduszy, które możemy wykorzystywać, na pewno mamy mniejszą niż oczekiwaną zmianę kondycji finansowej wynikającą właśnie z dostępności funduszy. Na pewno mamy skok cywilizacyjny, jeżeli chodzi o poprawę jakości infrastruktury, z której możemy korzystać. Na pewno fakt, że pieniądze, które przychodzą do nas z Brukseli, są przekazywane w formie dotacji, nie, jak gdyby powoduje tą nieracjonalność w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o ich wykorzystanie. No i mamy tą pokusę sięgania po jak najwięcej, niezależnie od naszych możliwości finansowych. To bardzo ładnie widać w badaniach budżetów samorządowych. No jakie zmiany? Częściowo, od razu też mówię, częściowo te zmiany już zostały wprowadzone w perspektywie 2014-2020. Teraz mamy ten drugi, już mamy common provision, czyli te warunki ogólne, wytyczne ogólne na następną perspektywę. Tylko no właśnie, gdzieś tam chyba to wszystko jednak, mimo wszystkich tych zmian, cały czas jest wynikiem tego faktu, że to jest nadal niewypracowany dochód i nadal nie będziemy tych środków traktować tak, jakbyśmy mieli coś wydać z własnej kieszeni. No ale to, co powinno zostać cały czas kontynuowane i prace powinny być nad tym prowadzone, to na pewno to, że większa elastyczność, jeżeli chodzi o zmianę obszarów wsparcia, czyli tam, gdzie coś nie wychodzi, przy dłużej jeszcze mówię od razu przy refleksji. Musimy wiedzieć, co działa, co nie działa. Na pewno koncentracja przestrzenna, czyli jednak dostosowana do kontekstu danej jednostki terytorialnej. Na pewno musi być położony akcent na wzmacnianie produktywności, czyli uruchamianie tych efektów podażowych, a nie tylko popytowych. No i dbałość o ekonomiczne rezultaty realizowanych przedsięwzięć, czyli nie jakieś tam studia wykonalności, które naprawdę nikt tego nie czyta, nikt tego nie, znaczy inaczej czyta, tak, ale te założenia, które są tam robione, są bardzo w zasadzie wishful thinking, tylko taka rzetelna analiza finansowa każdego projektu, który ma otrzymać dofinansowanie. Dziękuję.